Niespodzianka to liczba osób, które przybyło na te otwarcie, bo jednak istotą każdego otwarcia i każdej infrastruktury są oczywiście ludzie, mieszkańcy. I bardzo nas to cieszy, że możemy gościć w progach naszej biblioteki miejskiej tak liczną rzeszę zwolenników czytania książek. Najbardziej zadowolona jestem z tego, że winda pięknie została schowana w korytarzu, nie została mocno wyeksponowana, jak na początku było w projekcie. Podoba mi się też ściana w czytelni, która została odkryta celowo, żeby pokazać starą cegłę, bo jest to budynek przedwojenny, częściowo odbudowany po wojnie, ale cegła zachowała się przedwojennie. Wrażenia wspaniałe, nieoczekiwane, bo wiedziałem, że to duża inwestycja, ale to, co zobaczyliśmy na miejscu, to przechodzi wszelkie wyobrażenie. Widać, że to nie tylko książka, ale również i multimedia, również sale komputerowe. Coś, co myślę przede wszystkim zachęci do odwiedzania, ale też spowoduje, że człowiek wychodząc z tym spełni swoje oczekiwania.